Wymiana posadzek i barierek oraz renowacja drzwi w starostwie były możliwe dzięki wsparciu finansowemu oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego dyrektor osobiście sprawdzał rezultaty remontu. Niestety, dostanie się do urzędów to często wciąż wyzwanie dla osób niepełnosprawnych. Ten problem ciągle istnieje. Trzeba pamiętać, że urzędy często są w budynkach historycznych. Taki przykład mamy tutaj w Kościerzynie. To jest jednak budynek historyczny, objęty ochroną konserwatora. Główny problem to brak windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich niestety w budynku, który jest budynkiem zabytkowym, nie mogą skorzystać z windy, bo jej zwyczajnie nie ma. Będziemy się starać w następnym roku zrobić projekt, gdzie chcielibyśmy uruchomić windę zewnętrzną, która by przemieszczała osoby niepełnosprawne od parteru do drugiego piętra. Czy nam się to uda? Nie wiem. Na ten cel trzeba byłoby znaleźć nawet 350 tysięcy złotych, bo przy montażu windy konieczna jest przebudowa budynku. A tu kolejne wyzwanie to opór konserwatora zabytków. Co prawda klienci mogą załatwić wszystkie sprawy w biurze obsługi na parterze, ale i tu niełatwo się dostać, będąc osobą niepełnosprawną, bo na drodze stoją wprawdzie wyremontowane, ale jednak schody. Pośrednim wyjściem jest zamontowany przy nich sygnał dźwiękowy. Jeżeli jest osoba na wózku, to my uruchamiamy tutaj działania, aby mogła swobodnie dotrzeć i załatwić wszystkie sprawy związane z obsługą w starostwie powiatowym w Kościerzynie. Architektura to jednak nie wszystko. Urzędy muszą rozwijać się również pod innymi względami. Odrębną kwestią jest także dostępność informacyjna, czyli właściwe oznakowanie, łatwość dostępu do informacji, znajomość na przykład języka migowego przez urzędników, tak aby to wsparcie było możliwe dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Proszę pamiętać, że niepełnosprawności nie kojarzymy tylko z desygnatem osoby poruszającej się na wózku. Starosta zapowiedziała, że mając na względzie potrzeby klientów niedosłyszących, powiat będzie starał się o dofinansowanie kursów języka migowego dla chętnych do nauki urzędników.